721 osób podejrzewanych o dokonanie przestępstw korupcyjnych zatrzymało w 2018 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne, wynika z rocznego sprawozdania służby. CBA jest wysoko w rankingu zaufania społecznego, według ostatnich badań ufa mu 47%. Polaków.z przygotowywanego co roku sprawozdania wynika, że agenci biura doprowadzili w 2018 roku do ujawnienia szkód w mieniu Skarbu Państwa na blisko 1,6 miliarda złotych. CBA zabezpieczyło 448 milionów złotych mienia na potencjalne kary. 145 osób zatrzymanych przez CBA trafiło do aresztu. Wobec pozostałych najczęściej stosowano poręczenia majątkowe. Biuro zweryfikowało też w ubiegłym roku 4581 oświadczeń i deklaracji majątkowych urzędników i samorządowców. Więcej funkcjonariuszy. W 2018 roku wzrosła o 406 osób obsada biura, 354 funkcjonariuszy i 52 pracowników. Na koniec roku w służbie było 1171 funkcjonariuszy i 151 pracowników. CBA m.in. w Warszawie uzyskało nową siedzibę dla delegatury stołecznej, przy ulicy Krzywickiego. Budżet, którym dysponowało biuro, to 228,8 miliona złotych z budżetu państwa i dodatkowe 31,3 miliona z rezerwy celowej. Najwięcej z tej puli środków wydawane jest na wynagrodzenia, 118,8 miliona złotych, nie wydano blisko 19 milionów złotych, to wydatki niewygasające w 2018 roku. Akty oskarżenia. W 2018 roku funkcjonariusze CBA prowadzili 567 postępowań przygotowawczych, 189 wszczęto w zeszłym roku, a zakończono 173. Aktem oskarżenia skończyły się 73 z nich, 71 spraw umorzono. Biuro prowadziło też działania w sprawie blisko 200 warszawskich nieruchomości, w związku z podejrzeniem nieprawidłowości przy ich reprywatyzacji. Kontynuowane działania w tej sprawie z poprzednich lat w 2018 roku doprowadziły do postawienia aktów oskarżenia w kluczowych sprawach i przedstawienia zarzutów kolejnym kilkudziesięciu podejrzanym. W całym 2018 roku zarejestrowano 470 spraw operacyjnych, 185 wszczęto w tym roku i 154 zakończono. Prowadzono też 37 śledztw dotyczących wyłudzeń skarbowych i 36 śledztw dotyczących wyłudzeń środków unijnych. Działalność kontrolna. CBA prowadzi też działalność kontrolną. W 2018 roku funkcjonariusze przeprowadzili 145 kontroli, 727 analiz przedkontrolnych i 1,4 tysiąca spraw kontrolnych. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że mogło dojść do przestępstwa, CBA kieruje zawiadomienia do prokuratury. W 2018 roku było 30 takich zawiadomień. Oprócz pracy dochodzeniowej, śledczej i kontrolnej, biuro przygotowuje też analizy dla najważniejszych osób w państwie. W ubiegłym roku takich specjalistycznych opracowań agenci CBA przygotowali 40. Ich zakres dotyczył informatyzacji urzędów państwowych, ochrony zdrowia i farmaceutyków, sektora paliwowo-energetycznego i sektora finansowego w Polsce.
analizy kryminalnej i prewencja. Dzięki specjalistycznym umiejętnościom agentów biura i wyposażeniu prowadzone są też w CBA analizy kryminalne. W 2018 roku było ich blisko 400, ponad połowa, 230, dotyczyła analizy billingów połączeń telekomunikacyjnych, a w 71 przypadkach, przepływów finansowych. Istotną częścią działań jest prewencja korupcyjna i szkolenia antykorupcyjne. W 2018 roku przeszkolono prawie 5,7 tysiąca urzędników podczas 126 szkoleń w 79 instytucjach. Znacznie więcej osób przeszkoliło się samemu, w ramach e-learningu na platformie internetowej CBA. Takie szkolenia od początku istnienia platformy przeszło i certyfikat uzyskało aż 137 189 osób. Zaufanie społeczne, które wobec CBA w ostatnich badaniach CBOS zadeklarowało 47%. Badanych, jest najwyższym wskaźnikiem od początku istnienia CBA.